Prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyński spotkał się wirtualnie z przedsiębiorcami podczas pierwszej w historii online biznesowej przerwy na kawę. Spotkanie miało charakter biznesowy, poza prezydentem wziął w nim udział również gość specjalny, Janusz Szewczuk, ekspert Związku Miast Polskich. Rozmowę poprowadziła Mariola Grodnicka, prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Rozmawialiśmy o ofercie wsparcia samorządowego dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa, obecnej sytuacji gospodarczej w regionie i przewidywanym wpływie zamrożenia gospodarki na lokalny biznes. Spotkanie realizowało projekt związany z istnieniem w Kutnie Lokalnego Centrum Kompetencji. W przygotowaniu jest pełen materiał ze spotkania. W zasadzie będą to takie trzy etapy, trzy bloki, które chciałabym dotknąć i które też mam nadzieję, że Państwo jako przedsiębiorcy się włączycie. Pierwszy blok, który jest jakby adresowany głównie do Pana Prezydenta i Urzędu Miasta, czyli tutaj ze strony samorządu lokalnego. Chciałabym w tym bloku poruszyć tematy dotyczące możliwości i kompetencji samorządu lokalnego w zakresie wsparcia przedsiębiorczości w tym okresie, przyjętych i wprowadzonych rozwiązań, no i ewentualnie planowanych, bo być może takowe są, więc myślę, że warto byłoby, żebyśmy się o tym dowiedzieli. Generalnie powiem tak, samorząd ma stosunkowo mało możliwości prawnych pomocy przedsiębiorstwom. Generalnie nie mamy wpływu na sprawy VAT-u, na sprawy ZUS-u. Praktycznie mamy tylko jeden argument, to jest sprawy podatku od nieruchomości. To, co jest w naszej kompetencji, to, co jest dochodem miasta czy gminy, natomiast na wszystkie inne sprawy podatkowe nie mamy żadnych możliwości. Jeszcze jest jeden element ewentualny, na co mamy wpływ, to jest sprawa czynszu, które jeżeli ktoś wynajmuje lokale w zasobach miasta. Bloku drugi, który zaplanowałam w ramach tego dzisiejszego spotkania, to już takie trochę podsumowanie. Być może już możemy po tym odmrażaniu, powolnym odmrażaniu gospodarki, powiedzieć sobie lokalnie, w jakim miejscu tak naprawdę teraz jesteśmy. Jeśli chodzi o budżet, to możemy prawie ze 100% pewnością powiedzieć, że nie będzie zrealizowany. Biorąc po kolei, instytucje kultury nie prowadzą działalności zamknięte, teraz dopiero się będą powoli otwierać, gdzie już jest ubytek, chociażby z tytułu niefunkcjonowania kina. Komunikacja miejska, ogromny spadek zainteresowania przewozów. Jeżeli w takim średnim miesiącu, powiedzmy jak luty, wpływy z biletów to jest typu 170 tysięcy, to w kwietniu jest 70 tysięcy, a więc 100 tysięcy mniej. W trzecim bloku z udziałem tutaj i wsparciem Janusza Szewczuka, eksperta Związku Miast Polskich, który na bieżąco, na stałe współpracuje z wieloma miastami na terenie całej Polski, różnymi ośrodkami, tymi dużymi i małymi. Może pokusimy się o to, żeby powiedzieć o kilku ważnych elementach, jakie zmiany będą, jak one w perspektywie być może będą na nas oddziaływać. Ile środków dzisiaj wygenerujemy na inwestycje, czy to z poziomu budżetu, czy z poziomu państwa, które też za chwilę będzie, dziennie budżet państwa, obecna sytuacja kosztuje mniej więcej 8 miliardów, jeszcze ileś tygodni takiego czasu i my będziemy jakby musieli tak samo jak na poziomie miasta, tak samo na poziomie państwa martwić się o to, jak utrzymać w ogóle te struktury podstawowe funkcjonowania państwa. Budżet Unii Europejskiej, ten z poprzedniej perspektywy, niedokończonej jeszcze perspektywy, poszedł na walkę z koronawirusem. Budżet nowej perspektywy unijnej pójdzie na walczenie, mam nadzieję, na walkę ze skutkami, tak, nie z koronawirusem. Kolejne pytanie, które się pojawiło. Bardzo proszę o informację, co z mediami za lokale, które wynajmujemy. Czy jest możliwość zniesienia opłat? Zakładam, że chodzi o lokal właśnie w strukturach zarządu nieruchomości pewnie. No trochę już o tym mówiliśmy, że tutaj pewnie są ograniczone możliwości, ale nie ma w zasadzie, tak?